Więc tak, witamy. W filmiku z odpowiedzią dla pana Rimka. Bardzo mądrego. Więc tak, od czego zacząć, panie kolorowy? Siemano, z tej strony Tytan. To jest odpowiedź dla gościa, który naprawdę chyba nie wie, co mówi. Nagrywamy ten film z kilku względów. Ze względu chociażby dlatego, że Rimek w swoim filmie poruszył w ogóle jakieś kwestie nie wiadomo skąd. Kwestie zostały wyssane kurwa z kosmosu chyba. Próbował wam w swoim widzom i w ogóle całym community Minecrafta przedstawić, że piątek jest na jakichś cheatach, że każdy go próbuje zdosować i że w ogóle to jest, że jesteśmy bardzo źli i powinniśmy być zbanowani na każdym serwerze z paczką, no i w ogóle wszędzie, żebyśmy nie mogli grać. I ogółem to gość jednym słowem nas raczej nie lubi. Teraz zobaczycie, piątek wam pokażę na filmie. Tak, moje dziwne hity, jak on to stwierdził, jak on to, nie wiem, powiedział. Wasze, jego dziwne hity, w sensie piątka. No to fajnie. Tak, cyfruje posty, to nie odpowiada. Dobra. Tutaj bla bla bla. Nie, gdzie są dziwne jakieś hity głupoty w ogóle. Mogę sobie zapisać, może nie, momenty tego. No, po prostu kurwa bije tak trochę z większej ilości kratek, jak możecie. O, mówi, że bije z większej ilości kratek, no to raczej zauważyć. Nie, ale to zaraz. Bije się z nim, bije się, przedstawia nam perfekcyjny PvP. Poruszając temat Rimka, Rimek próbuje udowodnić całemu community, że... O dobra, czekaj, jest dziwny hit. Jest dziwny hit, bo jest slow-mo. ...jednego odpału i tak dalej. Po prostu bije się z nim, bije się. Tutaj macie fajnego hita, piątka. Nie... O, fajny hit, piątka, no to... Nie wiem, może zrobię slow-mo. Pokaż jeszcze kilka hitów tam gdzieś w środku. Dobra, widać normalnie tych kratek, on też mi uderzył. Potem wziąłem gardę. No chyba widać, jakbym garda. Go uderzył z miecza. Pewnie go uderzyłem z jabłka. No dobra, no nie, no normalny hit. Black Serva to pewnie był. Ale to do tego wrócimy, bo był drugi sam hit. Był ten sam hit drugi raz. Tak jakby. Nie wiem, gdzie to jest pokazane, pewnie tu może. Tutaj będziecie mieli następnego. O, tu będzie następny hit, no. Uwaga. Okej. Okay. Tutaj będziecie mieli następnego hita. O, uderzyłem go z jabłką, to nie, biłem go z jabłka, jak już zacząłem mieć jabłką, to killaura chyba. Nie, lagi serwa nie istnieją, tym bardziej na MC for you. W ogóle chciałem jeszcze powiedzieć trochę o hipokryzji, która została w ogóle zawarta w tym filmie. No będziecie mieli, pokazał będzie piątek w międzyczasie, jak ja będę mówił te właśnie dziwne hity według Rimka i według jego znawców w ogóle pod komentarzami. Hipokryzja Rimka polega mniej więcej na tym, że próbuje udowodnić, że obchodzimy jakieś, nie wiem, kurwa paczki, że jesteśmy z NASA, w ogóle nie wiadomo skąd się urwaliśmy, że jesteśmy nienormalni, jeszcze go dosujemy, to już w ogóle ciekawa sytuacja, a koleś jeszcze do niedawna, być może jeszcze nadal ma filmy z tego, jak obchodził Blazing Packa, jak obchodził Anti-Cheata. I tam jeszcze była jeszcze jakaś mniejsza paczka, która była tam na X-Lite HC, czy na jakimś innym mniejszym serwerze. I on też również pokazywał na swoim kanale, jak obchodzić tą paczkę. Mówił otwarcie w filmach o tym, żeby cheatować, ponieważ te paczki nie mają sensu. W ogóle źle się wyrażał o tych paczkach. No i na sam koniec w ogóle ode mnie chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje w community MC. Czekaj, to daj mi pokazać hity, ostatnie hity. Tu widać, uwaga, jabłko wyciągam. Jabłko wyciągnąłem i go teraz uderzyłem, to uderzyłem go z jabłka. Pewnie tutaj, bla bla bla. Tutaj dostał niby dosa rzekomo. Jeszcze tu był taki jego hit, co on tam pokazywał. O, tu chyba. O, jak go tu uderzę. To już wygrało. No, gościu biegnie tyłem. Serwer ma pewnie jakieś lagi. To był pierwszy dzień edycji, czy drugi. To jeszcze, nie wiem, nie było stabilnie za bardzo. Ja miałem Speeda 2. Ci, co grają na HCF-ach, czy gdzieś tam na praktykach, wiedzą, że Speed 2 dużo daje. Jak koleś sobie biegnie tyłem i tym bardziej nie ma też Speeda, co widać. A ja mam Speeda 2, bo nie wiem, wziąłem koksa.
można zobaczyć na filmiku. I tak, co do tutaj tych DOS-ów rzekłem, no to zabiłem go dwa razy. Jak nie wiem, coś mu wyłączyło neta. Nie wiem, co on zrobił wtedy, no. Wyłączył sobie pewnie neta, nie wiem. Dziwne to by nie było, odłącza sobie neta, bo rzekomo bije z 10 kratek. Tu uciekałem, no bo za drugim razem jak go zabiłem, dostałem plus 1, no to nie chciał już mi się z nim bić i tracić itemów, żeby dostać plus 1 ranku za niego. No, kolejny raz. A Rimek stwierdził, że piątek jest ogółem gównem, śmieciem i kurwa gościem bez honoru, dlatego loga. No to w takim razie my ci odpowiadamy na to, kurwa szefie wszystkich szefów, że piątek po prostu, jeśli miał się z tobą bić i napierdalać cię w końcu, no to po prostu zrobiło mu się szkoda i poszedł ze mną grać w CS-a. Po prostu lognął, no a Rimek. No nie chciał mi się tracić czasu na plus jeden ranku, co. No dokładnie. Nie zmienia w sumie. Co do DOS-ów, to ja nie wiem w ogóle skąd to wziąłeś, bo jestem tego w ogóle ja pewien w 100%, że chyba, no na pewno ktoś się mógł wyciąć, ale to raczej nie byliśmy my. Powiem tyle, na MCHC czy gdzieś tam różni ludzie sądzili internety, żeby sobie dostać backupa itemów, jak umierali czy cokolwiek robili. No także... A tu jest net, tu masz net powód, żeby tak zrobić, bo się bije z 10 kratek, czy z iluś tam. No dokładnie, nie? To jest w ogóle jakiś apogeum, że bijemy z 10 kratek. No i znajomy dołączył do kanału. Grzechu, zrobiłeś coś dzisiaj? Cio, kurwo, wyjdź jebana. A co? Nagrywamy film z jebi. Jesteś kurwa debilem. I ogółem, jeśli chodzi o community MC, to jest w ogóle jakaś porażka, może ona raczej już... To już nawet chyba nie istnieje coś takiego. To już nawet coś takiego nie istnieje jak community MC. No i ludzie pod komentarzami, czyli w większości właśnie widzowie Rimka, nawet może nie widzowie, jacyś tam ludzie, którzy go po prostu oglądają, nie śledzą na bieżąco jego kanału. Tutaj będziecie mieli pokazane właśnie jeszcze filmy Rimka, jakie on tam głupoty pokazuje. Ludzie pod komentarzami filmu Rimka po prostu piszą, że jesteśmy jakimiś wariatami pojebanymi. Ja się osobiście miałem styczność z czymś takim, że gościu groził mi kurwa śmiercią pod komentarzami, jeśli nie odszczekam tego. Mi mają czachy rozjewać. No właśnie, kurwa, piątek już jest bez głowy, ja w ogóle jestem bez rąki, bez nóg, a mój stary jest właśnie kopany, tak jak to gościu napisał, że jeśli nie usunę komentarzów, tam możecie zobaczyć mój komentarz zresztą, tam piątek może pokazać. Tak, tutaj rozpisał się. Tam napisałem ogółem, o co chodzi. I tam gościu po prostu mi groził pod komentarzami, także na pewno nie będę tolerował jako w ogóle gracz czegoś takiego, że jeśli osoba, która na chuju się zna, kurwa na chuju się zna, to po prostu będzie komentować mi w komentarzach, nie? Pozdro. Jeszcze do tego nabijania rankingu. No nie wiem, nie widzę problemu. Nie tylko my tak to robimy i w ogóle mnie nic o tym nie ma, więc też nie wiem, nie rozumiem. Jak serwer nie umie sobie ogarnąć regulaminu, to chyba ich problem, nie nasz. A zabijać się nie da, bo... No bo po prostu ludzie już za bardzo ogarniają, że tak powiem. To sobie musieliśmy jakoś wbić ranking. A i tak dostaliśmy, dostaliśmy reset, więc nie wiem o co patrzeć. Także tak jakby bez problemu było, tak naprawdę jakby się nic nie stało. Moim zdaniem. No i to tyle. Łapki w dół, nie mówisz, że wbijamy. Pewnie by komuś się chciało przelogowywać 2000 razy. No dokładnie. Czy nie wiem, czy botują, no. Botują. Może łapki. Kupujemy, nie wiem, kupujemy suby, kupujemy łapki w dół. Kupujemy łapki w dół. I ogółem ludzie, jesteśmy najgorszym ścierwem, jakie was spotkało w ogóle w tej grze, także kurwa. Punkt pierwszy to uważajcie na nas, na drugi punkt też spójrzcie, bo to też równa się z uważaniem na nas, a trzeci punkt to znaczy, nie wiem, kurwa, dosujemy, zabijamy. Trzeci punkt zabijamy. To spójrz na punkt pierwszy. No dokładnie, a właśnie, zapomniałem jeszcze dodać to, że kupiliśmy wyciek z MC4U za 2000 zł, jak kolega... 2000? Myślałem, że to było 1800. Nie, kolega stwierdził, że za 2000 zł kupiliśmy wyciek z MC4U. Nie słuchajcie, nie słuchajcie. Także, no, tyle ode mnie w zasadzie. No i to chyba tyle w sumie, nie wiem, do czego tu się jeszcze odnieść. To tyle, jeśli chodzi o odniesienie się do filmu Rimka. Moim zdaniem ten film po prostu nie ma sensu. Rimek się spłakał, że coś się stało. Niczego no nie tyle, pokazuje po tak naprawdę. No i tyle, siema. No i się spłakał i tyle, nara.